Taka paczka smakołyków trafi do podopiecznych Ostrowieckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Animals dzięki hojności pracowników Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Kochamy zwierzaki. Sama posiadam psa, który jest dla mnie największym szczęściem. Ja łącznie z moimi pracownikami, całym zespołem praktycznie, łącznie z panem rektorem na czele, panem kanclerzem, dokonaliśmy zbiórki w gronie naszych pracowników i chcemy wspomóc nasze zwierzaki. Kupiliśmy 50 kg karmy suchej, 50 puszek. Także wspieramy również Akademicką Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w kontekście zwierzaków, które są dla nas naprawdę kochane. Ale potrzebującym zwierzakom może pomóc każdy, przyłączając się do akcji Paczka dla Zwierzaczka, zorganizowaną przez Zespół Szkół Specjalnych, Niepubliczną Akademicką Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Animals. Dziś w Auli Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w ramach akcji zorganizowano m.in. prelekcję lekarza weterynarii. No na pewno jest bardzo interesującą pracą, bardzo czasochłonną i dającą bardzo dużo satysfakcji. Na co dzień polega na opiece nad naszymi pupilami, zarówno wtedy, kiedy są zdrowe, jak i wtedy, kiedy są chore i wymagają naszej interwencji. W wydarzeniu wzięli udział najmłodsi mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, aby poznać pracę lekarza weterynarii od kuchni. Dzieci również mają swoich pupili. Mam dwa mieszkańce, obydwa mają prawie roczek. I bardzo lubię z nimi wychodzić na spacery. Lubię mu rzucać piłkę, jeszcze wychodziłam, jakby mniejszy, jeszcze z nim wychodziłam sama, już z rodzicami już bardziej wychodzę. Miałam pieska u babci i nazywa się Maksiu. Jest brązowy, ale nie wiem jakiej rasy, bo babcia mi nie mówiła. Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, a więc powinniśmy o niego dbać. Przede wszystkim powinniśmy dbać o systematyczne zabiegi tak zwane profilaktyczne, czyli odrobaczanie, szczepienie, zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym, czyli głównie pchłom i kleszczom. Jednak nie każdy psiak ma to szczęście, aby mieć swojego właściciela. Problem bezdomności zwierząt w Polsce jest bardzo widoczny. Schroniska często są przepełnione. Jedynym ratunkiem dla zwierząt jest adopcja. Myślę, że jeżeli chodzi o adopcję, staje się ona coraz bardziej popularna. Ludzie sobie zdają faktycznie sprawę z wagi tego problemu i zauważają potrzeby tych zwierząt. Tego, że jednak one wymagają naszego wsparcia, naszej opieki i miłości. Akcja Paczka dla Zwierzaczka trwa. Nadal można przekazywać karmę dla psów i kotów z Ostrowieckiego Animalsu. Sobota 30 listopada zapowiada się równie ciekawie jak dzisiejszy dzień. Jutro od godziny 10 do 15 będziemy czekać przy Akademickiej Poradni przy sali 20 w bloku C Wyższej Szkoły Biznesu na wszystkich chętnych, którzy będą chcieli przyjść, podzielić się dobrym sercem, czyli karmą dla zwierząt. Będzie wtedy pani z salonu pielęgnacji Iza, będzie pokazywać jak dbać o zwierzęta, prawdopodobnie przyniesie jakichś swoich podopiecznych i będzie jutro fajna akcja, robienie zdjęć zwierzakom. Każdy może przyjść ze swoim pupilem, zrobić sobie zdjęcie pod choinką i które zwierzę dostanie najwięcej lajków na Facebooku Stowarzyszenia Animals, wtedy będą nagrody niespodzianki. Okres jesienno-zimowy jest trudny dla tych porzuconych bezdomnych zwierząt. Każda forma pomocy jest na wagę złota i każdy może dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby poprawić warunki życia bezbronnych zwierząt.